Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek naszej serii Od Komuny do Fortuny sezonu drugiego. I co na samym wstępie, zostawcie hashtag nowe nabytki, bo przyjechała do mnie laweta, ale tym razem nie sprzedaję już dalej swojego majątku, tylko przyjechały właśnie nowe nabyteczki. No, kosztowało mnie to 10 tysięcy euro, znaczy no 10 tysięcy, bo nie wiem w sumie w jakiej walucie tutaj funkcjonujemy, bo jakoś zbytnio tego nie ustalaliśmy. Ale jestem zadowolony, bo dopłaciłem w sumie 2000 od sprzedaży tamtych maszyn, żeby kupić te. Wiecie co, jakoś to postaram się zsunąć na krokodyla, ale może być ciężko. Może najpierw postaram się jakoś powoli sprowadzić tą zgrabiarkę. I co, właśnie przyszła zgrabiareczka oraz przewracarka, jak widzicie. Tutaj się postaram to jakoś ściągnąć. Może uda mi się popchać. A czemu to tak? Dlatego, że po prostu, jak widzicie, no ta karuzelowa by się wcześniej czy później przydała. A z racji, że jeszcze zostało mi dość sporo kasy z tego dofinansowania, to czemu by nie? Później spróbuję tak ściągnąć. O Jezu. Ale co, zaraz zobaczymy, czy to się uda. Tutaj, o, takie coś spróbuję. Nie. Muszę, wiecie, po prostu powoli tutaj która sobie otworzyć i powoli na te widły ściągać to. Dobra. O. Powolutku. Raczej jak spadnie z takiej wysokości, to się nic nie stanie. O, zablokowało się. Dobrze, dobrze. O, dobra. Zgrabiareczkę mamy ściągniętą. Nie będę jej podpinał na razie. Albo w sumie, wiecie co, spróbuję to jakoś przepchać tylko tu. No dobra. Ogólnie tutaj po sąsiada polu mogę jeździć spokojnie. Mówił, że się zgadza. Bo to i tak zagregatowane. Tylko potem mam tutaj mu gruberem po tych śladach przelecieć po prostu. I mówi, że nie będzie jakiegoś problemu robił. Z tym będzie troszkę gorzej, bo to większe. Ale myślę, że jak z takiej wysokości by spadło, to też by się nic nie stało. Najgorzej, żeby się nie obaliło. No, jeszcze troszkę. Jeszcze trochę. O. No ciężko. A też żadnych pasów nie ma, nic ten kierowca. Trochę lipa. Ogólnie przywozi mi ten sam, od który mi zabieram wcześniej. O, o, ty, nawet gładko to poszło. O, i gitarka. Dobra, idę się rozliczyć. Znaczy już się rozliczyłem, a idę fakturki podpisać, nie fakturki. Bo to mi potrzebne właśnie, żeby się później rozliczyć z agencją. I co, zaraz do was wracam. Dobra, już pojechał. Poprzeprowadzę to sobie na gospodarstwo. Bo jeszcze zgrabiareczka w dzisiejszym odcinku nie będzie używana. Ale przewracarka już tak. Ogólnie jestem ciekawy, czy z przewracarką dałaby sobie 60 radę. W sumie możemy potestować. Mam tutaj postawię. Zgrabiareczkę sobie użyjemy w następnym odcineczku. Najprawdopodobniej, jak sobie sianko wyschnie. Ale odpalamy 60 i zobaczymy, czy da radę. Znaczy wiecie, co jakoś dużo chyba mocy nie potrzebuje, bo to te karuzele, żeby tylko zasilić. Ale to. Myślę, że jakoś dużo nie jest wymagane. Najgorzej z tym podnoszeniem, ale jak coś, to po ziemi zaciągnę. Podepnę sobie od razu wałek. Ła. Zobaczę, czy hydraulika działa. Oleje mam we wszystkich sprzętach takie same, więc tutaj bez problemu. No, składa się dość powoli. No ale dobra. Wiecie co? Chyba się nic nie stanie, jak będę na kołach prowadził. Dobra. Działa. I lecimy sobie. Lecimy sobie, tylko tu zamknę. Lecimy sobie przewracać nasze sianko. Ogólnie muszę jakoś tutaj rozgrodzić i tam powycinać te krzaki. Trochę porobić
trochę porobić porządków. No ogólnie giba trochę tym ciągnikiem, ale na kołach myślę, że tak jak tutaj przez drogę, no wiadomo, jak gdzieś daleko bym miał ciągnąć, to bym jej tak nie ciągnął, bo by się poniszczyła. Ale tutaj kawałek, to mogę sobie tak dzisiaj potestować. Czekajcie, co tu jest. Dobra, coś nie wiem, co tam się stało. Trochę chyba do ziemi nie dostawało. Oj nie. Będę musiał dłużym przewracać. Nasza świnka sobie nie da rady. Idzie z ledwo biedo. No, na trójce sobie nie pojadę. Więc niestety. No może czekajcie, może się rozpędzi powoli. Jakoś mega szybko bym nie musiał jeździć w sumie tym, bo to i tak robota robi. A dobra, już tutaj jak jest na równym, to idzie. No ale jednak widzicie, niby jakoś to dużo mocy nie powinno wymagać. Ale kawałek żelastwa jest z tego. No katowanie 60 na pełnej. Napiszecie w komentarzach. Ale to dzisiaj tak testowo. No będę jednak się starał tym dużym przewracać. Trzeba jakieś chyba turbo zamontować i napędzik do 60, wtedy będzie polny tyran. Sam raz do takich właśnie akcji. Ale to się zobaczy. Na razie, tak jak mówiłem, ciągniki zostają 3 na gospodarstwie, więc może coś będziemy majstrować przy tej 60, żeby ona miała co robić. Ale zawsze coś tam się do niej znajdzie. Co jeszcze ciekawego? Ogólnie zaraz idę się uczyć chemii, więc życzcie mi powodzonka, żebym poprawił kartkóweczkę, bo mamy z dość ciekawą panią. I byłaby troszkę lipa, jakbym nie napisał tej kartkówki i nie poprawił. Teoretycznie mam czas do końca października, ale no... lepiej dla mnie, żebym poprawił teraz. Więc zaraz się idę uczyć. Możecie właśnie hashtag, bo na pewno też się z czegoś uczycie, o ile się jeszcze uczycie, to ci, którzy się uczą, to hashtag i piszecie przedmiot, z jakiego się uczycie lub z jakiego macie zamiar się uczyć. Ale czekaj, bo to w piątek będzie, to nie, to w piątek się nie uczy, w piątek się odpoczywa. No ja pewnie w piątek będę odpoczywał, ale już sobie w sobotę nie odpocznę, bo oreczka ma być u mnie w realu. Chociaż pewnie wieczorkiem i tak się gdzieś wyskoczy. Dobra, ale 60 dostaje po garach, nie ma co mówić. No ale jednak te karuzele, 4-6 karuzel, chcę troszkę więcej. 4 też są większe te karuzele, tak mi się zdaje. Chociaż w sumie może, nie. Nie no, są chyba troszkę większe od tego, co było w tej starej. No bo ogólnie zgrabiarka jest dość potężna. No ale myślę, że już właśnie tak jak teraz ta zgrabiarka zostanie na długi czas. Zgrabiarkę może nie na aż tak długi. Bo wiecie, zgrabiarka to coraz więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bo im więcej tych areałów będzie, to tym większą zgrabiarkę będę potrzebował. Ale myślę, że przetrząsarka nie, bo jak widzicie, przetrząsarka ma dość i tak spoko tą szerokość roboczą. Tylko po prostu ciągnik tutaj się nie wyrabia. Z tym jedyna wada. O, zrobię sobie aż miniaturkę. Wyjdę sobie. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że ja tak na tych odcinkach te miniaturki robię. W sumie nie wiem, które zdjęcie wybiorę, ale... Nie, chyba te pójdzie na... O. Ten kadr pójdzie na miniatureczkę. Ale się jeszcze zobaczymy. No i teraz będę musiał wyrenderować sobie ten filmik. Tak, wracam do domu. Muszę iść tam się oporządzić. Znaczy zanieść jedno wiaderko, więc strasznie. Ale tak, wracam sobie do domu, odpocznę sobie, posiedzę z godzinkę, dwie. Nagram dla was odcineczek, wyrenderuję odcineczek, wrzucę odcineczek, zrobię miniaturkę wtedy, jak się renderuje lub jak się wrzuca. Pójdę się wykąpię, umyję,
I jest godzina praktycznie 22:23. Posiedzę jeszcze z godzinkę, jak jeszcze się uczyć mam, albo jakąś pracę domową odrabiać, to już całkiem. Najgorsze mnie boli to, że chodzę do szkoły, do miasta teraz. I jest taka lipa, że autobusy mam dwa. Mam dwa autobusy. Na, wiecie, dwa rano, dwa potem. Kończę lekcję o 13:20, tak jak dzisiaj. Ale niestety ostatnio miałem polaczek, więc się nie zwalniałem. I muszę czekać sobie spokojnie dwie godzinki, aż do 15:30. Wiecie, jakbym był te dwie godzinki w domu, to bym już się nagrał sobie odcinek, odpoczął i bym na luzie. A tak jestem w domu o 16:15, 16:20. Sorry za messenzera, ale mam face'a włączonego, no teraz się pisać zachciało. Sorry. Przepraszam bardzo. Ale są priorytetowe rzeczy, czyli nagranie odcinka, to jest najważniejsze. A potem się odpiszę. I co jeszcze tutaj ciekawego? Staram się, to już jest trzeci czy czwarty dzień, jak odcinki są codziennie, więc no szło normalnie. Ale internet mi wrócił i mogę sobie te odcinki normalnie dodawać. Ej, tu jest droga. Wiecie co, ja tylko złożę i prześmignę to drogopolną. Już nie będę ryzykował. Pojedziemy sobie jeszcze tam, przewrócimy. I myślę, że będzie w sam raz. No zgrabienia to pojadę. W sumie może przetestuję sobie 60 czy 60 da radę. Ale jak będzie wolno jeździło tak jak teraz, to nie, to zapnę sobie dużego i nie będę się z tym męczył. Fajnie się też do terenu dopasowuje ta grabiereczka. Dobra, jak się złoży. O, tutaj się chciałem pobawić, zobaczyć jak to się będzie rozkładać. Dobra, przetnę tylko. I lecimy. Się jakoś pochmurnie zrobiło troszkę. Co by mi się zdaje może. No to z tymi tatarakami, nie wiem co to jest. Znaczy wiem, że to trzcina farmingu, ale możecie w sumie jakiś polski odpowiednik wymyślić, bo to takie trochę głupie, że trzcina. O, dobra. I tutaj sobie przewrócę to. Co jeszcze ciekawego? O, z górki to jak leci. Możecie pisać pytanka na odcinek. Mapa to Dąbnica, czy Dąbnica, coś takiego. Na LS portalu jest na pewno, na ModHubie chyba nie ma. Więc research polecam, gospodarstwo jest... W sumie może zrobię jakiś odcinek, gdzie odpowiadam na takie pytania, typu jakie mam shadery, jakie co, jakie... Jaka mapa, gdzie gospodarstwo i tak dalej, więc możecie w sumie w następnym odcinku mogę poodpowiadać wam na takie pytanka, więc zadawajcie w komentarzu ogólnie pytanka, ale takich jaka mapa i tak dalej może być, chociaż pierdyliard osób pod odcinkami z tej serii pisało jaka to mapa i pierdyliard osób odpisywało i może to jest mapa Dąbnica czy Dąbnica, nie mogę zapamiętać szczerze wam powiem, ale dość fajna. Polecam, taka pod rozwój, naprawdę, jak widzicie, te pola są takie zróżnicowane. Wiecie co, ja się pojadę, przepnę zaraz, bo to nie ma sensu. Nawet chyba sobie zostawię po prostu tą zgrabiarkę tu. I zaraz pojadę przepiąć, ale co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, cześć, pa, elo!